Słowo Boże wyraźnie mówi, że choroba nie była Bożą koncepcją, nie była Bożym pomysłem dla człowieka. Pan Jezus powiedział, że przyszedłem wykonać wolę Ojca. Nie ja to czynię, ale to Ojciec we mnie. To są wszystko dzieła Ojca. Wiara, która czyni cuda, to jest wierność Chrystusa. On nie kłamie. On robi to, co obiecał. I kiedy Jezus krzyczał, wykonało się, to dokonało się nie tylko odkupienie i zbawienie, ale także nasze uzdrowienie. Kiedy my czynimy coś w Jego imieniu, to znaczy, że On się pod tym może podpisać, to jest w Jego autorytecie i w Jego mocy, wtedy się rzeczy dzieją. Bóg uzdrawia, uzdrawiał i zamierza to czynić, natomiast naszą odpowiedzialnością jest, żeby nie tylko dostrzec, ale oddać Bogu chwałę. Kiedy wy ogłaszacie wielkie dzieła Boga, budzicie w sercu tęsknotę, by Bóg też mi to uczynił. A kiedy wy zaczynacie celebrować to, co Bóg czyni w życiu ludzi, którzy składają świadectwo, to nadchodzi czas waszego nawiedzenia. Ani się spostrzeżecie, a Duch Boży, Duch Chrystusowy, który jest w was, przygotowuje was optymalne warunki ufności i wiary, by Boże dzieło mogło być wykonane.